mamiono nas i usiłowano nam mówić, że to nie narody, ale jakieś takie transuniwersalne państwo jako takie pod tytułem Unia Europejska jest formą zapewnienia nam szczęśliwości. Dopiero w tym momencie, myślę, widać wyraźnie, że no może i to była piękna idea, idea współistnienia różnych państw na zasadzie równouprawnienia, ale ja na przykład, nie wiem jak państwo, ale na przykład teraz w tym momencie, przynajmniej od pewnego czasu, czuję się oszukana. Oszukana, bo ja też bardzo mi zależało na tym, żeby Polska weszła do Unii Europejskiej. W tym momencie okazuje się, że tak naprawdę no to przygotowano nam, tym biedniejszym krajom, między innymi Polsce, pod szyldem Unii Europejskiej taką propozycję sukcesywnego podporządkowania różnych sfer naszego życia politycznego i gospodarczego państwu najbogatszym, czyli w tym momencie Niemcom i Francji. I nie miałabym nic przeciwko temu, jeszcze z tego powodu, gdyby te państwa nawet usiłowały zachować jakieś pozory. Te właśnie Niemcy zaczynają bardzo intensywnie prowadzić swoją politykę historyczną, przypominać o ważnych dla Niemców jako narodu sprawach, bardzo intensywnie prowadzić tak zwane narodowe interesy, narodowe Niemiec. I to wszystko jakby uchodzi, to jest bez problemów akceptowalne, podczas kiedy nam tutaj w Polsce usiłuje się wmówić, że to jest takie niepopularne, że ktoś, kto myśli w kategoriach patriotyzmu, jest faszystą. My w tym momencie właściwie nie mamy polskiej prasy jako takiej. Cała ta prasa, ja już mówię o telewizji, to jest jeszcze inna sprawa, natomiast cała ta prasa została wykupiona przez koncerny niemieckie i tutaj to nie jest tak, że to są koncerny niemieckie, prywatne, gdzieś tam w prywatnych rękach. Większościowe udziały w tych koncernach ma państwo niemieckie jako państwo. Podczas kiedy państwo polskie tak naprawdę pozbyło się swoich udziałów wszędzie, gdzie tego się mogło pozbyć. I tak naprawdę w żaden sposób tych naszych narodowych interesów, czy społecznych, czy państwowych nie ochrania. I co się teraz dzieje? Teraz dzieje się taka sytuacja bardzo ciekawa, mianowicie tutaj jest te gazety, które są w Polsce, kontrolowane w pakietach większościowych przez koncerny niemieckie. One nam wmawiają, że polskość to nienormalność. Tak, że moherowa Polska, wstyd się przyznać do tego, że się jest Polakiem, prawda? Że się chce być Polakiem, że te wartości są nam bardzo bliskie, że patriotyzm to nie jest coś, co można wyśmiewać, tylko to jest wartość sama w sobie, że narody mają swoją legitymizację historyczną ewidentnie. I to nie jest coś, co zostało wymyślone na poczekaniu, tylko formowało się przez wieki i przez wieki przetrwało. A z drugiej strony te same gazety, te same koncerny piszą w Niemczech, piszą o tym, że Niemcy jako naród są potęgą, że Niemcy jako naród muszą dbać o swoje interesy, że Niemcy w związku z tym muszą, rząd niemiecki musi uchwalić budżet do roku 2019, budżet, który by zapewniał intensywną pracę Instytutu Gałka, czyli to jest instytut, który jest odpowiednikiem w Niemczech, Instytutu Pamięci Narodowej, po to tylko, żeby do końca i sukcesywnie i ze szczętem rozliczyć się z komunizmem w Niemczech, z agenturą Stasi, ze służbami, które były z czasów i pozostały z czasów NRD. Podczas kiedy nam mówi się, że zostawmy to, prawda? To odczepmy się od tego problemu wreszcie, po co nam ta lustracja? I to samo, te same gazety piszą też niemieckie, też z tą samą dyrekcją, z tym samym szefostwem, te same koncerny, tam piszą jedną rzecz, a u nas, te same gazety dla nas, sobie wymyśliły taką wizję, zupełnie inną. To jest, znaczy, ten taki fałsz, ta obłuda jest w tym momencie wreszcie widoczna, bo ja sądzę, że przez długie lata nie była widoczna.
że my Polacy nie bardzo się potrafiliśmy w tych grach takich politycznych, które zostały nam stworzone, rozeznać. Naprawdę w szkołach nie uczy się najnowszej historii Polski. Program nauczania historii jest tak ułożony, że z reguły się nie dochodzi do tych lat ostatnich naszej najnowszej historii, bo nie ma czasu. Zaczyna się właściwie cały czas od nowa, w podstawówce od nowa, w gimnazjum od nowa, a w liceum to już się w ogóle nie zacznie, bo po ostatniej reformie historia kończy się na pierwszej klasie liceum. Na prośbę Janusza opracowali kapitalną książkę. Książka, która powinna być, myślę, wzorcowym przykładem, jak powinny wyglądać podręczniki, tak żeby uczeń się nie mógł od nich oderwać. Zamysł był taki, żeby wydać ją w nakładzie tak dużym, żeby dostał ją każdy maturzysta w naszym kraju. Za darmo. Natomiast po śmierci Janusza nakład obcięto środki finansowe. Na pewno nie dostał jej każdy maturzysta. To też miała być książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Analogiczna do tej, tylko dla podstawówek. I jeszcze za życie mojego męża, Jarek Szarek, jeden z autorów tutaj tej książki, zaczął nad tym pracować, dostał zlecenie, dostał pieniądze, miał to napisać, opracować. I on to wszystko zrobił, tylko trochę się spóźnił z czasem. Sporo się zmieniło po 10 kwietnia w Instytucie Pamięci Narodowej i po przygotowaniu tej książki dowiedział się, że na tą książkę już pieniędzy nie będzie. Książka została nie wydana, nie została wydana przez IPN, tylko przez wydawnictwo Rafael, które tą książkę wzięło, wydało, opracowało. Trudno jest się poruszać w obrębie faktów, nie mając do faktów dostępu, bo tak naprawdę wszyscy doskonale wiemy, że dowody zostały w Rosji i to jest takie trochę jakby dowodzenie nie bezpośrednie, tylko na podstawie przesłanek. Ja mogę powiedzieć o paru rzeczach, które widziałam, dotknęłam i mogę zaporęczyć słowem osobiście, bo no to są fakty jako takie niepodważalne. Chcę Państwu powiedzieć, że byłam w Smoleńsku dwukrotnie, widziałam tą brzozę, tą słynną brzozę, o której nam powiedziano, że po kontakcie z jej konarem samolot stracił równowagę, odwrócił się do góry brzuchem i spadł. To wręcz niewiarygodne, jak niewielkie jest to drzewo w sumie. To jest rzecz ewidentnie trudna do zaakceptowania, że taki jeden konar może ściąć samolot. Drugą sprawą to widziałam też tor, na jakim ten samolot podchodził do lądowania, jak był naprowadzany do lądowania i to absolutnie to naprowadzanie nie prowadziło w kierunku lotniska. Lotnisko było ewidentnie z boku. W ten sposób ten samolot nie miał szans na trafienie na to lotnisko, bo naprowadzany był zupełnie obok. Widziałam też wierzchołki ściętych drzew przez samolot, który wychodząc z jaru wznosił się sukcesywnie, usiłował się wznieść za wszelką cenę, nabrać tej wysokości. I ścinane te wierzchołki były w kulminacyjnym momencie tak na wysokości mniej więcej 8 metrów. I jeżeli taki samolot spada z wysokości 8 metrów, no to nie wiem dlaczego jego części znajdują się w obrębie paru kilometrów porozrzucane po okolicy, to ja jako zwykły człowiek, nie inżynier, nie fizyk, nie mechanik, nie rozumiem dlaczego on się rozsypuje w drobny mak, spadając z takiej wysokości i rozrzucając części na taką odległość. Zainteresowane sprawą są już osoby, które mają dojścia do różnych źródeł dokumentów, potrafią przeprowadzać analizy i to będzie jak najbardziej trwało. Coraz więcej danych zresztą napływa i myślę, że żyję w takim świecie, gdzie nie da się pewnych rzeczy ukryć, za duży, za szybki jest przepływ informacji, pojawiają się nowe dowody, dokumenty. Ja mogę powiedzieć Państwu tylko jeszcze jedną rzecz z pełną odpowiedzialnością za słowa,
że dokumentacja medyczna została całkowicie sfałszowana i to potrafię ocenić również choćby z tego względu, że no jest to mi zawodowo temat, na którym się znam, bliski i łatwy do oceny. No i pytania pozostają otwarte, pytania dlaczego? Dlaczego? I co było powodem, że grupa ludzi tak świadomych sowieckim samolotem po sowieckim momencie na sowieckie lotnisko pod sowieckim nadzorem? Kancelaria prezydenta wysyłała zaproszenia. Jak to się stało, że tam się znaleźli ci generałowie? Nie tylko wbrew głupocie, bo tu można powiedzieć, że tam urzędnicy w kancelarii prezydenta, no mam swoje przemyślenia na ten temat. 30-40% to koszmar jeden wielki. Nigdy nie powinni się tam znaleźć. Natomiast jak można było wziąć na pokład wbrew przepisom, już po przepisom poprawionym, po katastrofie kasy, mimo wszystko, całe dowództwo polskich sił zbrojnych, to ja tego pojąć nie mogę. I samolot, kasa pod Mirosławcem, w niewyjaśnionych okolicznościach, mąż do końca życia twierdził, że nie zgadza się z raportem po kasie. Łamiąc wszystkie możliwe przepisy, bo to one, przecież to są służby, które obowiązują pewnego rodzaju schematy postępowania i przepisy. W Polsce znalazła się jedna, to ja mówię wszędzie, jedna osoba genialna, to był ojciec Rydzy, stworzył własne media. Wtedy nikt o tym nie pomyślał. Wszyscy myśleli, że to co mamy to wystarczy. To nie jest problem, że media to nie jest problem. Okazuje się, że media to jest problem. Znaczy oczywiście w tym momencie to nam zostaje taka praca u podstaw. To znaczy takie spotkanie, jeżdżenie po Polsce, spotkania, rozmowy z ludźmi. Tylko że ja się obawiam, że to taka, nie wiem, grupa 50 czy 100 osób, która wzięła na siebie obowiązek, taki obowiązek, no to chyba nie wystarczy. To jest kropla w morzu potrzeb. Naprawdę, choćbyśmy, nie wiem, codziennie jeździli gdzieś i codziennie mieli po 3 spotkania, to i tak nie pokonamy tego. Po prostu. I tak nie pokonamy informacji, którą są czy TVN, wzmacnianą przez Gazetę Wyborczą i media, które pozostają w ich rękach, koncerny medialne i tak dalej. Nie mamy pieniędzy, nie mamy środków w rękach, nie mamy argumentów do szantażu, do sterowania ludźmi. PRL to nie było państwo polskie. Ono zachowało pewne symboliczne atrybuty suwerennego państwa, takie jakie nam pozwolono, to znaczy orzeł biały, aczkolwiek bez korony, flaga, przedstawicielstwo jako takie, hymn, bo z jakiegoś dziwnego powodu Stalinowi podobał się nasz hymn, pełna kontrola każdej sfery życia publicznego przez Sowietów. W związku z tym można znaleźć w tym momencie usprawiedliwienie, że zamordowano księdza Jerzego Popiełuszka, że mordowano żołnierzy wyklętych, że oczywiście to robili ludzie rękami Polaków. Teraz jest to państwo polskie, albo przynajmniej chcielibyśmy, żeby było państwo polskie. I mało tego, ja uważam, że mamy pełne prawo domagać się, żeby to było nasze państwo, państwo polskie. Że tutaj jednak działają siły bardzo mocne, którym zależy na tym, żeby to państwo w jakiś ten sposób przejąć, jeśli chodzi o kontrolę. Bo tak mi się tak przynajmniej wydaje, że żyjemy w czasach, żeby podbić dany kraj, nie trzeba toczyć wojen. Tak się akurat jakoś dziwnie poukładało, że wystarczy kupić mu sektory strategiczne i media. I już się ma ten kraj całkowicie pod kontrolą. I można jego społeczeństwo traktować tak jak dawniej traktowano kolonie. I do tego statusu stoczyliśmy się po 10 kwietnia. Dlatego, że ludzie, którzy ten proces hamowali, bo mieli siły i środki w ręku, bo przez przypadek nie dopilnowano i siły i środki się do ich ręku dostały, bo
tacy ludzie jak prezydent Lech Kaczyński, czy Sławomir Skrzypek, czy nawet mój mąż dostali pewne środki do ręki, których nie powinni dostać z założenia interesów na przykład Rosji. Więc przez niedopatrzenie dostały się i ci ludzie 10 kwietnia zginęli. Został naród polski, który nie ma sił i środków. Inicjatywy obywatelskie do parlamentu możemy sobie zgłaszać do upojenia i co z tego, i tak pójdę do kosza. Mnie interesują sprawy przesłuchań na przykład Turowski, który do Moskwy został wydelegowany z Poznania. Czy są jego zeznania? Tak, tak. Czy bilingi jego są telefoniczne? Z kim rozmawiał przed wyjazdem, w czasie pobytu w Moskwie? Czy pani coś na ten temat w ogóle może powiedzieć? Nie ma w aktach prokuratury wojskowej tych rzeczy, o których pan pyta. Ja w każdym bądź razie ich nie znalazłam. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że te kilkadziesiąt tomów śmieci przejrzałam. Bo gro tych tomów to są po prostu śmieci, zwykłe śmieci, zupełnie bez wartości zbierane. Ja rozumiem, że tak działa prawo, że jest ślepe i każdą rzecz ma obowiązek archiwizować, czyli tam wkładać do tych akt. Ale stanowi to też ogromną zaporę dla na przykład naszych pełnomocników. Zaporę, którzy też pracują i mają też swoje obowiązki, a przejrzeć to wszystko dokładnie, przerzucić, to jest po prostu... Pracuje cała prokuratura wojskowa, jak się dowiedziałam tam kiedyś, cała Okręgowa Warszawska Prokuratura Wojskowa, tych wszystkich tam ludzi jest od metra, trzy wielkie piętra, oni nic innego nie robią, bo ja zadałam to pytanie ze względu na wniosek dowodowy, który złożyłam, który nie może się doczekać realizacji. Oni nic innego nie robią, tylko zajmują się właśnie sprawą śledztwa smoleńskiego. To ja się pytam, co oni robili przed 10 kwietnia? Po prostu, no, skoro teraz oni nic innego nie robią, tylko cały ten sztab ludzi zajmuje się sprawą śledztwa, tego, co się zdarzyło w Smoleńsku, znaczy, że oni są niepotrzebni tak na co dzień. Z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie powodu dostałam również status pokrzywdzonego przyznany przez prokuraturę wojskową w Rosji, bo się o to nie starałam, ale dostałam. To też tak trochę dziwnie, bo rodziny, które się starały, nie dostały, a ja dostałam fuksem. Kto był ubezpieczycielem samolotu? Samolot. Przez nikogo nie był ubezpieczony. Są materiały wyłączone jako tajne, są, natomiast my możemy się z nimi zapoznawać. Możemy się z nimi zapoznawać, nie wolno nam ich przekazywać informacji na ich temat. Nie wolno tam odpisywać, fotografować, robić notatek, ale rzucić okiem możemy. Mogę składać wnioski dowodowe, jak najbardziej. Aczkolwiek jak one są realizowane, to mówię panu, że to po prostu dostaje głosy społeczeństwa. Nie dlatego, że on jest taki wielki i mądry i taki wspaniały w ogóle, tylko dlatego, że należy do Prawa i Sprawiedliwości. Im mniej skromności i pokory w danym człowieku, tym łatwiej nim wbrew pozorom manipulować. Bo wystarczy mu tylko podsuwać argumenty, które go będą w tej wielkości jakby utwierdzać. To, co się dzieje w PiS-ie, to jest oczywiście negatywne i tak dalej, i tak dalej, ale w gruncie rzeczy ja to postrzegam jako zjawisko pozytywne. Dlatego świadczy to o tym, że jest to prawdziwa partia, że w tej partii ścierają się poglądy, że ludzie nie są ubezwłasnowolnieni. Taki schetyna nawet nie drgnie, jak będzie się nim poniewierało, dlatego że oni są w takich zależnościach, współzależnościach i powiązaniach, że dokładnie, że to zaczyna przypominać struktury mafijne. Przecież musimy sobie zdawać sprawę, że w tym momencie, że Unia Europejska realizuje interesy Niemiec. To jest to najbogatszy kraj, który w tym momencie w Unii rządzi i kieruje. A Niemcy mają swoje interesy z Rosją.
bardzo intensywne. Trudno tutaj wymagać, żeby nagle przy takich konfiguracjach stosunków międzynarodowych ktoś się przejmował jakąś głupią wystawą przywiezioną z Polski. No ja byłam w Brukseli, byłam na wysłuchaniu, które przygotowaliśmy. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że nie przyjedzie na to nasze wysłuchanie, bo ma z klubem czegoś tam, jakimś klubem spotkanie w Londynie. Jakimś małym klubikiem spotkanie w Londynie i nie znalazło na to czasu. Trudno tutaj akurat od tej osoby wymagać jakiejś obrony polskich interesów. Zresztą zachowuje się tak, że no jest ewidentnie sterowalny. A my mamy ogromny problem z odwagą. Jesteśmy straszliwymi tchórzami. Większość osób wie, że ja na przykład mam rację. Tylko nie powie tego głośno. Nie powie tego głośno. Przyjdzie i powie mi po cichu. I Stowarzyszenie Strzelcy występują z propozycją, że jak Rosjanie przyślą tablicę ze Smoleńska i my tę tablicę będziemy odbierać z MSZ-u, to oni zrobimy przemarsz przez Warszawę, to oni tą tablicę nam przeniosą, batalion strzelców, żeby było godnie, wyniośle i tak dalej. Odbieramy tablicę, przyjeżdżamy do MSZ-u, strzelców nie ma. Nie ma. Dzwonię do ich szefa. Za chwilę odzywania do mnie, mówi tak, pani Zuzanno, bardzo panią przepraszam, ale no nie przyjdą nasi chłopcy, bo w większości to są studenci. Wykładowca zagroził im, że jak pójdą przenieść tą tablicę, to nie dostaną zaliczenia. I co, oni się tylko boją? To jest próba odwagi? Oni przyszli, bo się bali. Kupiło zaliczenia. No przepraszam, no to jest po prostu śmieszne. My na poziomie zaliczenia z przedmiotu funkcjonujemy i to jest dla nas próba odwagi? Z czym my się mamy porównywać z harcerzami z Powstania Warszawskiego? Ja nie chciałabym, żebyście państwo, tak mi się wydaje przynajmniej, mylili tego, co było za czasów PRL-u z tym, co jest teraz. Bo dla was może się to wydawać jasne. Ale ja myślę, że gro społeczeństwa myśli trochę inaczej. Że w czasie PRL-u wszyscy wiedzieli, że telewizja kłamie. Wszyscy, łącznie z wielkim gronem aparatczyków partyjnych i członków PZPR-u. Wszyscy wiedzieli, co tam się mówi i wszyscy wiedzieli, co zostanie powiedziane już tydzień wcześniej. To była zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z kolei to wszyscy też wiedzieli, że PZPR jest jakby komórką KPZR-u. No, że tego się nie mówiło jakby ewidentnie wprost i że suwerenność PRL-u z kolei jest bardzo wątpliwa. Natomiast teraz proszę mi powiedzieć, jak trudno jest powiedzieć na przykład młodym ludziom, 20-paroletnim, że nie żyją w wolnym państwie. Jak im to powiedzieć, jak im to wytłumaczyć, na jakich przykładach? Bo oni są przekonani, że żyją w wolnym państwie, że tutaj jest wolność, mega wolność nawet. Jeśli chodzi o Kościół w Polsce w tym momencie, no to jest duży problem. Będą mieli puste kościoły i to, że ktoś jest biskupem, to nie znaczy, że jest mądry a priori. I to, że ktoś był współpracownikiem Jana Pawła II, to też nie oznacza, że mądrość Jana Pawła II na niego przeszła siłą ciężkości. Nie wiem, co na temat mojej działalności myśli pan kardynał Dziwisz, bo nie miałam okazji z nim porozmawiać, bo jak czasem się gdzieś tam widzimy, to stara się mnie nie widzieć. Przeszłam na drugą stronę, żyję w innym świecie. To jest, jak ja to mówię, 10 kwietnia, to życie tutaj to mnie tak za bardzo już nie bawi, nie interesuje, ja już mogę poświęcać wszystko.